Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Witam wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Nazywam się Anna Kądziołka, jestem rzeczniczką prasową Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Powiedzmy, że już prawie 5 lat działam w tym stowarzyszeniu, zaczynając oczywiście od wolontariatu, potem będąc członkinią stowarzyszenia, a ostatnio zajmując się rzeczywiście komunikacją. Tak troszeczkę w nawiązaniu do tej wcześniejszej rozmowy, która pod koniec już była taka dosyć smutna, bo było i o śmierci, i o trudach umierania w trudnych warunkach, i o COP26, to tak trochę robiąc taki most do mojej prezentacji, to powiem, że widziałam nagłówki mówiące o tym, że na COP26 tych delegatów, którzy byli przysłani przez przemysł paliw kopalnych, było najwięcej. I generalnie to pewnie też pokazuje, z czym my jako osoby działające w organizacjach pozarządowych bardzo często się mierzymy. To znaczy, że nasza moc jest zdecydowanie mniejsza i nasz wpływ niestety często jest zdecydowanie mniejszy niż właśnie przemysłu, niż tych, którzy mają możliwość podejmowania tych kluczowych decyzji. Ale nadzieja umiera ostatnia, więc na szczęście jest całkiem sporo organizacji nie tylko w Polsce, ale też w Europie, na całym świecie, które tymi tematami zahaczającymi o zero waste, zahaczającymi o też temat gospodarki o obiegu zamkniętym się zajmują, więc to bardzo, tak powiedziałabym, że pozytywnie mnie nastraja i właśnie zachęca do działania. Już próbuję klikać, okej. Ja mam tak, że w momencie, kiedy zaczynam opowiadać o tym, czym jest zero waste, czym jest zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi, bo to w sumie tak powinniśmy szerzej trochę o tym mówić, zawsze odwołuję się do własnej historii. Myślę, że pewnie każdy potrafi odnaleźć gdzieś tam w pamięci taką scenę, gdzie gdzieś podróżując nad polskie morze czy za granicę, znajdując się na plaży, widzi to, jak bardzo mocno ona jest zanieczyszczona. No i rzeczywiście jest tak, że ja przez szereg lat pracowałam po prostu w branży turystycznej i dosyć sporo jeździłam po świecie z klientami i w pewnym momencie po prostu zdałam sobie sprawę z tego, że kiedy biorę aparat do ręki i chcę zrobić zdjęcie, to czy ono będzie pozytywne czy negatywne, tak naprawdę zależy od tego, ile centymetrów ja ten kadr przesunę, bo rzeczywiście z jednej strony będzie tak, że będę w stanie sfotografować to lazurowe morze i piękny piasek, ale jeżeli troszkę się obrócę, to właśnie moim oczom ukaże się taki obrazek, jak tutaj widać na zdjęciu. I właśnie tutaj w tym momencie zaczyna się myślenie, tak, co to na tej plaży się znajduje i okazuje się, że właśnie najwięcej będzie tych plastikowych odpadów, bardziej odpadów z tworzyw sztucznych, które rzekami rzeczywiście trafiają do mórz i do oceanów. Dla mnie cały czas szokujące są takie zdjęcia, jak te, które teraz Państwo widzicie, czyli to, jakie ogromne cierpienie sprowadzamy na zwierzęta, zostawiając ten plastik w środowisku, czy w postaci sieci rybackich, czy w postaci takich właśnie jednorazowych kubków, butelek, puszek, czy foliowych siatek, których używamy przez parę minut tak naprawdę. I no, musi do nas dotrzeć, że jakby przez te odpady, które na przykład trafiają do oceanów, ginie milion zwierząt rocznie. Też no, pewnie każdy słyszał o czymś takim jak wyspa plastikowa, wyspa plastiku, pacyficzna wyspa plastiku. No w tym momencie to nie jest jedna wyspa, jest ich kilka, jest ich pięć i taka największa z nich to rzeczywiście jest ta pacyficzna
wyspa śmieci, która jest 5 razy większa od Polski i która właśnie składa się przede wszystkim z tworzyw sztucznych. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że problem zanieczyszczenia plastikiem to nie jest tylko to, co my widzimy w sensie takie zanieczyszczenie właśnie w środowisku, kiedy idziemy do lasu, czy kiedy idziemy na plażę i coś, co fizycznie możemy zebrać, wziąć do ręki, ale gigantyczny problem stanowi mikroplastik. I tu jest taka bardzo dobra grafika, która pokazuje, jak wykorzystanie, czy też korzystanie z ubrań, które są zrobione z syntetycznych włókien, potrafi oddziaływać na środowisko przez to, że te mikrowłókna, z których są stworzone nasze ubrania, w momencie, kiedy trafiają do pralki, jakby są tam prane w wodzie, te mikrowłókna uwalniają się do tej wody i teraz widać, jakby cały ten schemat właśnie pokazuje, jak do tych mikrowłókien, jak z nimi, że tak powiem, zaczynają współpracować w cudzysłowie różnego rodzaju drobno ustroje, jak potem one są zjadane przez stworzenia żyjące właśnie w tym morzu czy w oceanie i potem na końcu jak trafiają na nasze stoły i są po prostu przez ludzi zjadane. Więc teraz już w zasadzie no to już nie powinno w sumie nas szokować w tym sensie, jak dużo tego pojawia się w tej przestrzeni medialnej. To już nie są tak zaskakujące te informacje, że gdzieś w górach skalistych spadł deszcz, w którym naukowiec jakby badający te strukturę jakby tego deszczu odkrył właśnie mikroplastik. W 2020 roku zaczęto mówić o tym, że ten mikroplastik nawet jest obecny w płodach i że on może prawdopodobnie zaburzać rozwój układu odpornościowego tych płodów. Co jakiś czas pojawiają się teksty publikowane przez WHO, które mówią o tym, że to rzeczywiście jest problem. Natomiast do tej pory nie ma jednoznacznego jakby stanowiska w temacie, jak bardzo szkodzi nam ten plastik, który zjadamy. No i WHO oczywiście zaleca dalsze badania, dalsze zgłębianie tego tematu. Natomiast jeżeli sobie pomyślimy, że każdy z nas w ten czy inny sposób zjada tygodniowo tyle plastiku, ile mieści się w karcie kredytowej, no to możemy sobie tak wyobrazić, że to nie może pozostać obojętne dla naszego organizmu i nie może po prostu pozostać bez znaczenia. My w stowarzyszeniu też sporo zawsze mówimy o tym, w ogóle jaka to jest skala, jaka jest diagnoza dotycząca jakby tego, ile jest plastiku, gdzie on się znajduje, jaka jest perspektywa rzeczywiście tego dla nas i dla środowiska, czy jest szansa na to, że rzeczywiście jesteśmy w stanie ograniczyć te produkcję plastiku. No, dane są mocno zatrważające. To jest tak, że od lat 50., czyli w lat, kiedy rzeczywiście plastik zyskał ogromną popularność, bo trzeba powiedzieć, że znowu dla nas w cudzysłowie ten plastik ma dużo zalet w tym sensie, że jest tani, mówię tutaj o pierwotnym plastiku, jest tani, jest lekki, czyli jakby do wszelkiego rodzaju opakowań jest to bardzo dobry materiał do tego, żeby producenci ponosząc bardzo niskie koszty, tutaj mam na myśli koszty finansowe, nieśrodowiskowe, żeby używali tego rodzaju materiału do swoich produktów. Jest to naprawdę rzeczywiście świetny materiał, natomiast do pewnego czasu nikt nie zastanawiał się, czy też po prostu żyliśmy bezrefleksyjnie z tym plastikiem, myśląc sobie, że to rzeczywiście jest świetny materiał, że tak jak na reklamach z lat 60., kiedy tam pojawiały się takie panie domu, które pokazywały, że tak, teraz już nie musimy używać naczyń
które nam się będą rozbijać i są ciężkie do umycia i tak dalej, tylko teraz przejdziemy sobie na plastik i wszystko, na te pikniki i tak dalej, będziemy mogli cudownie, ten plastik będzie nam po prostu wszędzie towarzyszył. No i rzeczywiście stało się tak, że głównie właśnie poprzez bardzo mocne kampanie reklamowe ten plastik tak wszedł sobie do naszego życia i się tam zadomowił i cały czas się, że tak powiem, rozpiera bardzo mocno i rozsiada. Od lat 50. wyprodukowaliśmy już ponad 8 miliardów ton plastiku. Nie znalazłam sobie żadnego dobrego takiego obrazka, który by mi do tego pasował. Natomiast żeby taki obrazek pokazać, to wygląda w ten sposób, że jeżeli rocznie produkujemy te 8 milionów ton plastiku, to każdej minuty do mórz i oceanów trafia ciężarówka odpadów z tworzyw sztucznych. I rzeczywiście jest tak, że 80% odpadów w tych morzach i oceanach i na plażach to właśnie jest plastik. I jedną z gorszych wiadomości jest to, że to jest, że 50% właśnie tego plastiku, który używamy go tylko jeden raz. I to najczęściej właśnie jest widoczne w momencie, kiedy bierzemy taką foliówkę ze sklepu, czy kupujemy kawę do kubka jednorazowego i okazuje się właśnie, że on to jego życie to zaledwie kilka czy kilkanaście minut. Odnosząc się do tego, co mówią naukowcy, badacze, to pewnie nie spodziewalibyśmy się tego, że plastik odkrył nawet w Rowie Mariańskim, czyli na głębokości 11 kilometrów i że w ciągu jakby 50 najbliższych lat produkcja plastiku nie będzie się zmniejszać, tylko wręcz przeciwnie, ona cały czas będzie rosnąć i że do 2050 roku ma wzrosnąć czterokrotnie. To, o czym bardzo często mówią organizacje pozarządowe, i to jest taki dobry przykład obrazujący to, z czym się borykamy, to, że właśnie do 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. My też dużo uwagi poświęcamy recyklingowi, ponieważ bardzo często padają takie stwierdzenia, no tak, ale jest przecież recykling, bo rzeczywiście jeżeli na przykład idziemy do sklepu i kupujemy jakiś produkt w opakowaniu i tam rzeczywiście najczęściej będzie ten taki znany wszystkim trójkąt, który mówi nam o tym, że to opakowanie, tak, oczywiście one nadaje się do recyklingu. No dobrze, tyle, że nawet jeżeli coś nadaje się do recyklingu, to wcale nie musi oznaczać, że ono temu recyklingowi zostanie rzeczywiście poddane. W skali globalnej ten recykling to jest zaledwie 9%. Trochę lepiej jest na terenie Unii Europejskiej, ponieważ recyklingowi poddajemy około 30% tych odpadów, które generujemy. W skali globalnej znowu 11% jest spalane, natomiast 80% trafia na różnego rodzaju składowiska, i te legalne, i te nielegalne. Plus jest to również część odpadów, która trafia po prostu do środowiska. To jest po prostu tak pół na pół te składowiska i ten wyciek do środowiska. Jest taki świetny film, który jako stowarzyszenie też promowaliśmy w ubiegłym roku, jeżeli mnie pamięć nie myli. To jest taki film, który w ogóle jest dostępny w tym momencie na YouTubie. On się nazywa The Story of Plastic. Nawet są polskie napisy przygotowane przez naszych wolontariuszy, więc bardzo, ale to bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia tego filmu, bo on właśnie pokazuje, jaka jest ta historia plastiku, jaka jest historia tworzyw sztucznych i jak bardzo nie radzimy sobie z tą jego obecnością w naszym życiu współcześnie. Jest taka holenderska organizacja, ona się nazywa Change in Market, i ona publikuje takie informacje na temat największych poluterów, którzy rzeczywiście zajmują się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych. Pierwsze miejsce już od lat tak naprawdę zajmuje Coca-Cola. Akurat te
Te badania pokazują w przypadku Coca-Coli przynajmniej taki dobry trend w tym sensie, że z tych milionów ton, które produkuje, milionów ton jakby plastiku, które produkuje, przynajmniej w przypadku Coca-Coli rzeczywiście widać, że jest taka tendencja, że oni rzeczywiście tego będą produkować mniej. Na drugim miejscu PepsiCo, później Nestle, Danone i tak dalej. I to, czego akurat nie ma na tym slajdzie, ale co jest ważne, to to, że niestety cały czas zdecydowana większość opakowań z tworzyw sztucznych, które wprowadzają na rynek ci producenci, to są opakowania jednokrotnego użytku. Rzeczywiście zaczynają widzieć pewien trend, że warto by było stosować opakowania wielokrotnego użytku i tak na przykład jak Danone we Francji tych opakowań zaczyna na przykład szklanych z kaucją wprowadzać więcej, ale nadal jakby skala tego jest zdecydowanie za mała. Warto wiedzieć, jak tworzywa sztuczne wpływają na rafy koralowe, które przecież są jakąś taką podstawą dla funkcjonowania życia w morzach, w oceanach i że to rzeczywiście nie tylko będąc taką naturalną barierą przed cyklonami czy wzrastającym poziomem morza, ona jest domen dla jednej czwartej życia wodnego. I badania pokazują, że jakby taka szansa na rozwinięcie się różnego rodzaju chorób na takiej nieskażonej rafie koralowej to jest 4%, natomiast na takiej rafie, która jest rzeczywiście skażona odpadami plastikowymi, odpadami z tworzyw sztucznych, ta szansa na właśnie zwiększenie rozwoju zakażenia wskakuje nam na poziom 89%, więc możemy zauważyć, jak kolosalne rzeczywiście znaczenie i wpływ te nasze odpady z tworzyw sztucznych mają. Warto podkreślić, że rzeczywiście te nasze morskie odpady szkodzą już ponad 600 gatunkom, które żyją w oceanach. Są zagrożeniem dla ptaków morskich, dla morskich ssaków. Przede wszystkim dlatego, że te zwierzęta, one nie rozróżniają tego, co pływa w wodzie, w sensie takim, że widząc taką foliówkę plastikową, one spokojnie sobie po prostu myślą, że to jest coś, co mogą zjeść, coś, co przypomina na przykład im łudzące jakieś organizmy, które na co dzień spożywają. No i potem jakby efekt jest taki, że pojawiają się w historie, gdzie mowa jest o tym, że wyłowiono wieloryba i przeanalizowano to martwego oczywiście niestety i przeanalizowano zawartość jego żołądka i okazuje się, że on tam miał chyba 20 kg różnego rodzaju odpadów plastikowych w żołądku, które generalnie uniemożliwiały mu jakby normalne funkcjonowanie i życie. Ja tutaj przywołuję taki slajd z gazety.pl, który w takiej jakby bardzo podstawowej warstwie mówi o ważnych rzeczach właśnie w tym sensie, że pokazuje, jak długo rozkładają się nasze odpady i że taka butelka plastikowa to ona się może rozkładać 450 lat. Tylko tutaj przy każdej z tych grafik powinna być gwiazdka i bardzo wyraźnie powinno być to zaznaczone, że to, że tworzywa sztuczne się rozpadają, może nawet nie tyle rozpadają, co rozpadają, to okej, tak rzeczywiście się dzieje. My jeszcze nie zaobserwowaliśmy tego procesu, bo to aż 450 lat, a czasami i 1000, to są jakieś tam nasze estymacje. Natomiast to, co jest super ważne, to, że plastik rzeczywiście ulega rozpadowi, to nie znaczy, że on znika. To tylko znaczy, że on w postaci mniejszych drobinek cały czas z nami zostaje, zanieczyszcza na przykład glebę i potem jakby przez tą glebę trafia do rzeki, czy dalej do morza, czy do oceanu i stąd właśnie ta gigantyczna skala też obecności mikroplastiku w środowisku.
Ja lubię taką stronę, która nazywa się Worldometer, ponieważ ona ma sporo ciekawych danych, takich, które są pokazywane jakby na bieżąco, w tym sensie, że to jest akurat screen, ale kiedy sobie wejdziemy na tę stronę, to zobaczymy, że w czasie rzeczywistym te cyferki cały czas nam się zmieniają. I one pokazują na przykład tutaj, ile ropy naftowej jest w danym momencie wydobywane na świecie. Ile nam jeszcze pozostało, bo przewiduje się, że rzeczywiście to jest mniej więcej jeszcze 40-50 lat, kiedy te zasoby właśnie ropy naftowej moglibyśmy wykorzystywać między innymi oczywiście do wytwarzania różnego rodzaju przedmiotów, rzeczy z plastiku. Ale oprócz tego, jeszcze tak zupełnie na marginesie, to właśnie też Worldometer pokazuje te rzeczywiste dane dotyczące na przykład emisji CO2 i muszę przyznać, że warto tam zajrzeć choć raz, bo rzeczywiście wtedy się widzi, jak niesamowicie szybko te cyfry przeskakują a jeżeli się zastanawiamy jaki to jest rząd wielkości, to naprawdę może zasmucić przede wszystkim tym wszystkim. Jakby przechodząc od tego miejsca, w którym starałam się pokazać, jakim problemem jakby są tworzywa sztuczne dla ludzi i dla środowiska, to no zawsze powstaje to pytanie, no ale co my na to, czy jakoś w ogóle ten temat w nas rezonuje, bo jest tak, że jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny, to myślę sobie, że ten temat jednak w ludziach rezonuje. To, o czym było mówione na poprzednim panelu, tak, że już naprawdę do coraz szerszej grupy ludzi dociera jakby ta świadomość tego, że jest spore zagrożenie i musimy wreszcie coś z tym zrobić. Ale tak też się składa, że jeżeli chodzi o odpady, no bo jak głównie tą tematyką jakby odpadową się zajmuję i tworzywa sztuczne, to wśród Polaków też ta świadomość mocno się zmienia, na szczęście na plus. W tym sensie, że tutaj akurat powołam się na badania, które zrobił Kantar całkiem niedawno dla Gazety Wyborczej i że rzeczywiście takie zjawiska, które nas niepokoją w kontekście właśnie stanu środowiska, to gdzieś tam na pierwszym miejscu jest mowa o tym właśnie zanieczyszczeniu środowiska odpadami. Tych raportów jest całkiem sporo, ale myślę, że warto jeszcze wspomnieć o dwóch edycjach takiego raportu Ziemianie atakują, gdzie tam też właśnie była mowa o tym, że i zmiany klimatu, i kwestie odpadowe, i kwestie zanieczyszczenia plastikiem są zauważane przez ludzi i jakby powodują, że ci ludzie już nie siedzą spokojnie, tylko rzeczywiście zastanawiają się, co z tym faktem i fantem zrobić. Więc jeżeli mamy się rzeczywiście zastanawiać nad tym, co dalej, to myślę sobie, że no, możemy być dużą organizacją, czyli ONZ-em i w różnego rodzaju publikacjach, które są bardzo cenne dla nas też jako organizacji pozarządowych, bo rzeczywiście możemy z tego czerpać całkiem sporo wiedzy. W tych dokumentach widzimy, że tak jak z kryzysem klimatycznym, tutaj już nie ma jakby wątpliwości, czy kryzys jest, tylko trzeba po prostu już przejść do etapu, kiedy podejmować będziemy już bardziej konkretne, masowe, globalne działania. I tak właśnie jak w tym Global Environment Outlook mowa jest właśnie o tym, że to zdrowie i nasz dobrobyt jest bezpośrednio związane z tym, jaki jest stan środowiska, tak, naturalnego. I pośród właśnie tych takich kluczowych rzeczy, które musimy zrobić, czyli
właśnie emisji, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszania ilości stosowanych antybiotyków, pestycydów, ograniczenia spożycia mięsa. Trzeba również postawić na to, że wyraźnie musimy ograniczyć ilość plastikowych odpadów, które właśnie do tego środowiska trafiają, czyli tak naprawdę musimy ograniczyć ilość tworzyw sztucznych, które produkujemy. My staramy się też jakby sieciować z różnymi organizacjami pozarządowymi poza Polską i akurat mamy taką możliwość również przez to, że w naszym stowarzyszeniu, w zarządzie naszego stowarzyszenia jest Piotrek Barcza, który pracuje w takiej organizacji EEB, która właśnie łączy, z tego co pamiętam, jak Piotrek mówił, już chyba ze 140 NGO-sów z całego świata. I EEB to jest taki świetny przykład tego, jak można mieć sprawczość w tym sensie, że rzeczywiście dzięki temu, że to jest, no już można powiedzieć, że ponad 100 NGO-sów, które ze sobą współpracują, tworzone są różnego rodzaju projekty, tworzone są różnego rodzaju, nie wiem, manifesty, dokumenty, analizy, które są bezpośrednio przedkładane do Komisji Europejskiej. I dzięki temu po prostu politycy z jednej strony mają jakąś bazę wiedzy, a z drugiej strony są tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, ciśnięci oddolnie przez organizacje pozarządowe, które po prostu ich z tego rozliczają. Więc tutaj jako taki dobry przykład, bo jakby na początku padło to stwierdzenie, że dobrze by było zobaczyć, jakie w ogóle są szanse na to, żeby jakoś sobie z tymi tworzywami sztucznymi poradzić i z tym problemem, to można różne rzeczy mówić o tym, jak działa Unia Europejska, jak działa Komisja Europejska, jakby pewne rzeczy rzeczywiście zajmują, procedowanie pewnych rzeczy zajmuje dużo czasu. Natomiast ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jest bardzo dużo dobrych przepisów, które na szczęście muszą być implementowane do polskiego prawa i czasem mają opóźnienia, ale jednak to się dzieje. Tutaj wymieniłam tylko kilka i myślę, że warto zacząć od takiej dyrektywy, która nazywa się Single Use Plastics, czyli to jest dyrektywa, która mówi o tym, pewnie Państwo o tym słyszeli, że tak naprawdę mamy ban na używanie jednorazowego plastiku na ten moment w postaci 10 takich najbardziej popularnych produktów, które właśnie dzięki badaniom zostały wylistowane, a które najczęściej były znajdowane właśnie w morzach i oceanach, czyli tutaj właśnie jest mowa o nieszczęsnych słomkach plastikowych, o sztućcach plastikowych, o talerzykach, o kubkach styropianowych i na przykład opakowaniach styropianowych plus tych takich patyczków, o patyczkach do uszu. Jakby stworzono taką listę 10 najczęściej pojawiających się produktów. Do tego Single Use Plastic Directive to jest szeroki dokument, ale tam na przykład jest też mowa, trochę odnosząc się do jednego z pierwszych zdjęć i tego stworzenia, które było gdzieś tam owinięte, mam wrażenie, że są to sieci rybackie, gdzie właśnie jest mowa też o tym, że trzeba zacząć brać odpowiedzialność za to, jak w ogóle podchodzimy do tematu sieci rybackich, tego, że nie można ich po prostu bezmyślnie porzucać, co właśnie powoduje potem śmierć wielu zwierząt. Jest mowa o plastic tax, czyli o takich przepisach, które mają na celu opodatkowanie tego plastiku, który nie jest w danym kraju poddawany recyklingowi, w tym sensie, że zachęcamy
tych producentów, którzy na przykład wprowadzają plastik na rynek, do tego, żeby jakby ten materiał był potem przekazywany do recyklingu i nadawał się do recyklingu, bo inaczej zostanie nałożona stosowna opłata. Są takie przepisy, które, czy też zasady, które są gdzieś tam częścią składową większych dokumentów, ale coś, co jest super ważne, nawet w kontekście właśnie produkcji tworzyw sztucznych, to jest right to repair, czyli prawo do naprawy. To jest ważna rzecz, żeby zmusić producentów chociażby takiego sprzętu AGD do tego, żeby tak jak jest to dzisiaj, nie mogli po prostu produkować takiej pralki czy jakiegoś innego właśnie sprzętu, która będzie działać tylko w czasie gwarancji przez 2 czy 3 lata, natomiast potem za sprawą jednego elementu, który celowo jest tak umiejscowiony i osadzony, żeby nie dało się go wymienić, całą pralkę po prostu będziemy musieli wyrzucić po to, żeby kupić sobie coś nowego, tak? Akurat z Piotrkiem właśnie Barczakiem rozmawiałam ostatnio na temat takiego manifestu, który właśnie był przygotowany przez Break Free from Plastic. Zresztą okładka tego dokumentu widnieje tutaj na tym slajdzie. Tutaj chodzi o odpady, które plastikowe, które do tej pory na przykład były wysyłane za granicę zupełnie bezrefleksyjnie, na zasadzie jakby papier wszystko przyjmie, w tym sensie, że jeżeli na przykład wysyłaliśmy swoje odpady do Chin, to najczęściej z uśmiechem na ustach, twierdząc, że no tak, on jest przekazany do recyklingu, a niestety wcale tak się nie działo. To jest jedna z tych organizacji, która właśnie na polu tych tworzyw sztucznych chce doprowadzić do tego, żeby te sprawy zostały wreszcie uregulowane, tak, żeby nie dochodziło właśnie do takiej sytuacji, że my rzeczywiście wysyłamy gdzieś swoje odpady i nawet nie wiemy, co się z nimi dzieje. Myślę, że to też zaczyna być widoczne inaczej politycy zaczynają to dostrzegać, chociażby z tego względu, że na przykład takie Chiny w pewnym momencie powiedziały, stop, nie będziemy już przyjmować waszych odpadów, mamy już wystarczająco swoich, nie radzimy sobie z ich przetwarzaniem, więc po prostu robimy właśie ban na wasze odpady. No i tak okazało się właśnie, że w takim kraju, nie wiem, jak nawet Polska, są to takie ilości odpadów, z którymi my po prostu nie wiemy, co dalej zrobić, więc dobre prawodawstwo i rzeczywiście implementacja tego prawodawstwa do prawa polskiego to jest super ważna rzecz. No niestety w Polsce jest tak, że akurat mimo, że jesteśmy zobligowani do transpozycji jakby tego prawa, to bardzo często to się po prostu nie wydarza na czas. I tak, jeżeli chcielibyśmy pomyśleć o tym, że 7 lipca bodajże właśnie miały wejść te przepisy, które mówiły o usunięciu z rynku tych 10 produktów z tworzyw sztucznych, tak okazało się, że w Polsce nie pojawiła się stosowna ustawa i że to prawo po prostu u nas nie może być egzekwowane. Ostatnio akurat słuchałam z jakiegoś podcastu, w którym była o tym mowa, bardziej pod kątem biznesowym i w sumie jedyną pocieszającą rzeczą jest to, że biznes trochę sam postanowił zareagować, w tym sensie, że wiedząc, że to prawo ma się zmienić, sam postanowił wprowadzić różnego rodzaju zamienniki, niestety najczęściej jednorazowe, więc to muszę jasno powiedzieć, że to wcale nie jest dobrym pomysłem, żeby sztuce plastikowe zmienić na drewniane, ale to już jest zupełnie inna historia. Więc myślę sobie, że jakby nieuchronność pewnych zmian powoduje, że przemysł rzeczywiście to zauważa i rzeczywiście zaczyna coś z tym robić. Coś, co jest dla mnie i do mojej organizacji super ważne, to jest coś, nad czym pracujemy od 2 lat. Zaczęło się w zasadzie od tego, żeby edukować Polaków w kwestii systemu kaucyjnego i tego, jak ważne jest wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce, bo trzeba wiedzieć, że
na ten moment już w 10 krajach europejskich taki system istnieje i w większości ma się dobrze, ale rzeczywiście system kaucyjny to jest jakby, to jest jedna część, natomiast nad systemem kaucyjnym albo obok systemu kaucyjnego stoi coś, co rzeczywiście nazywa się rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, czyli ROPem. Tutaj znowu w skrócie chodzi po prostu o to, że jeżeli mamy producenta, który wprowadza na rynek jakiś produkt w opakowaniu, czy też jakieś opakowanie, to on musi ponieść odpowiedzialność finansową za cały cykl życia tego opakowania. To jest super ważne, żeby mieć z tyłu głowy to hasło cykl życia, w tym sensie, że do tej pory to było tak, że dany producent coś produkował, wprowadzał, sprzedawał to, wprowadzając to na rynek, i tutaj kończyła się jego odpowiedzialność. Natomiast to my, na przykład ludzie, którzy płacą za odbiór odpadów, ponosiliśmy koszty zagospodarowania tych odpadów. Ja bym powiedziała, ok, jestem konsumentem, mogę za to płacić, ale na przykład ja jako konsument nie korzystam z opakowań plastikowych, w sensie nie kupuję, nie wiem, Pepsi czy takich rzeczy, więc uważam, że na przykład ja nie powinnam za to ponosić konsekwencji finansowych, i stąd właśnie to, że to właśnie producenci powinni płacić odpowiednie stawki za to, żeby te odpady można było zagospodarować. I co byłoby oczywiście ważne, to oczywiście poprawienie segregacji, poprawienie recyklingu. Ja już o tym recyklingu i tym, jak on wygląda, trochę powiedziałam na samym początku, ale myślę sobie, że no, nie możemy pozwolić na to, żeby nasze wiaty śmietnikowe wyglądały w ten sposób. Bo trzeba wiedzieć, że nawet jeżeli wysegregujemy jakąś frakcję ze zmieszanych odpadów, tak, czyli z tego tradycyjnego naszego czarnego kosza, który stanowi prawie 70%, czyli odpady zmieszane to jest prawie 70% tego, co produkujemy, to jeżeli będziemy chcieli wysegregować z tego na przykład jakiś plastik albo jakieś szkło, to będzie to może na poziomie 6%. Więc musimy pamiętać, że właściwa segregacja, czyli rzeczywiście podział na frakcje, ma gigantyczne znaczenie, chociażby tutaj takie rozwiązanie właśnie jak system kaucyjny bardzo mocno w tym pomaga, żeby nastąpiła ta cyrkulacja tego tworzywa sztucznego i żeby ono jak najdłużej jakby mogło nam służyć, w tym sensie, że w momencie, kiedy mamy system kaucyjny, to mamy taką butelkę, coś wypijamy z niej, oddajemy ją do automatu albo zwracamy ją przy kasie i ona nie jest zanieczyszczona innymi odpadami, więc jakby my akurat robiliśmy taki study tour, który był w Norwegii, i tam firma mówiła o tym, że jeżeli rzeczywiście materiał jest w miarę czysty, nie w miarę, jeżeli materiał jest czysty, jeżeli jest rzeczywiście pochodzi ze zbiórki w ramach systemu kaucyjnego, to oni przyszłościowo na przykład są w stanie sprawić, że taką butelkę będzie można wykorzystać 50 razy, a trzeba też pamiętać, że te przepisy nawet zmieniają się właśnie pod takim kątem, że będziemy musieli po prostu osiągać pewne poziomy recyklingu i tak jak do 2030 roku będziemy musieli zbierać, a raczej producenci powinni zbierać 90% tych opakowań PET i te opakowania będą musiały zawierać recyklat, w tym sensie, że każda butelka nie będzie mogła być zrobiona wyłącznie z plastiku pierwotnego, ale będzie musiała zawierać właśnie to tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu. Tutaj chciałam wspomnieć o takich rozwiązaniach, które wydają nam się na pierwszy rzut oka właściwe, ale jak zaczniemy zgłębiać temat, to okaże się, że właściwe wcale nie są. I w Polsce bardzo dużo mówi się, zwłaszcza na poziomie samorządowym, bardzo dużo mówi się o budowie spalarni odpadów. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony chyba tylko tyle, że jest to najgorsze rozwiązanie, jakie możemy sobie tylko wyobrazić, bo jeżeli chcemy zamykać obieg, jeżeli chcemy wprowadzać tę cyrkularność, to spalanie odpadów nigdy tymi rozwiązaniami gazowymi, czyli właśnie gospodarki o obiegu zamkniętym nie będzie. Jeżeli ktoś mówi o odzysku energii, tak zwanej zielonej energii, to tak naprawdę chyba po prostu nie wie, czym jest gaz. I tutaj też trzeba pamiętać o tym, że do tej pory jeszcze mogliśmy dostawać dofinansowanie z Unii Europejskiej na budowę spalarni, natomiast na szczęście te przepisy się zmieniły i na ten moment już finansować budowę spalarni z funduszy europejskich nie można. Niestety nadal można otrzymać dofinansowanie z polskich źródeł, tak, z NFOŚ-u i to na pewno nie jest dobre rozwiązanie. Poza tym ten system nie dość, że niedobry dla środowiska, bo właśnie emisje, i tutaj jest bardzo ciekawy raport przygotowany przez Zero Waste Europe właśnie na temat całkiem nowej spalarni holenderskiej,
a która porusza kwestie właśnie emisji dioksyn czy furanów. Natomiast myślę sobie, że warto popatrzeć jednak w prawą stronę i zobaczyć tę odwróconą piramidę, która pokazuje, jak tak naprawdę powinien przebiegać ten proces zagospodarowywania odpadów. I że tak naprawdę musimy wiedzieć o tym, że tak jak zresztą w Zero Waste i w zasadzie 5R, które możemy stosować na co dzień, tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby ograniczać, żeby przygotowywać do ponownego użycia, żeby właśnie naprawiać. Recykling jest pewnie tym najgorszym z najlepszych rozwiązań, natomiast nieakceptowalne rzeczywiście będzie spalanie odpadów. Część oczywiście nie ma wyjścia, musimy składować, ale oczywiście tutaj musimy zmierzać do tego, żeby tego składowania było jak najmniej. I myślę sobie też, że super ważna oprócz prawodawstwa jest edukacja. Akurat te oznaczenia, które tutaj widać, te plastic in filter, plastic in product, to są stosunkowo nowe oznaczenia, które myślę, że już na wielu produktach w Polsce mogą Państwo zauważyć. Dla mnie ciekawą obserwacją było to, że kiedy ostatnio byłam ze znajomymi w Kurach, oni kupili chyba grzane wino w kubeczku i oczywiście trochę wiedząc, co ja na ten temat powiem, tam zawsze stwierdzają, okej, papierowy kubeczek. Ja im zawsze mówię, nie, ten kubeczek nie jest papierowy. Tylko to, że ja to powiem, to pewnie jakoś może gdzieś tam umknie. Natomiast teraz już takie oznaczenia, kiedy pojawiają się na tym w cudzysłowie papierowym kubeczku, powodują tę refleksję w zasadzie, o, to zawiera plastik. I wtedy rzeczywiście może ta refleksja doprowadzi do tego, że już nie będziemy brać tego jednorazowego kubeczka, myśląc, że jest papierowy, bo dowiemy się, że on po prostu jest wyściełany różnego rodzaju, czy woskiem, czy plastikiem, po to, żeby po prostu jego zawartość nie znalazła się na naszych kolanach. Takim super ważną rzeczą, o której warto powiedzieć, jest gospodarka o obiegu zamkniętym, czyli jakby taki model biznesowy, w którym rezygnujemy z linearnego podejścia do gospodarki, czyli tego rysunku, który jest przy literce Z, tak? Czyli że mamy jakiś surowiec, przetwarzamy go, potem go sprzedajemy i wyrzucamy do kosza. Natomiast musimy przejść rzeczywiście w kierunku takiej cyrkulacji, w tym sensie, że jeżeli mamy jakiś surowiec, jeżeli chcemy wyprodukować z niego jakąś rzecz, to musimy go dobrze zaprojektować. Tutaj najczęściej mówimy o tak zwanym eko-projektowaniu, czyli właśnie przemyśleniu całego procesu tego, jak ten produkt ma wyglądać, właśnie po to, że to właśnie na tym etapie to jest po prostu kluczowa decyzja, jeżeli chodzi o to, co się potem wydarzy z właśnie danym produktem czy danym opakowaniem. I tak właśnie przechodząc przez cały ten cykl, kiedy mamy te dystrybucje, kiedy produkt zostaje jakoś tam wykorzystany, musimy zadbać o właściwą zbiórkę i musimy zadbać o to, żeby właśnie stosować recykling, czyli jak najwięcej tego, co już nie jest nam potrzebne, czy też nie nadaje się do użytku, zostało przetworzone po prostu w coś innego i żeby tych odpadów resztkowych rzeczywiście jak najmniej nam zostało. To oczywiście chciałam powiedzieć, jako że jakby ogromnie cenię pracę naukowców, ale też ogromnie cenię pracę organizacji pozarządowych i to, co mogę polecić, to na pewno jest taki raport, który, ojej, że o wiele mi pamięć nie myli, on został przetłumaczony przez Greenpeace, a został przygotowany przez Break Free from Plastic. I to jest raport, jak odejść od jednorazowego plastiku. I tutaj akurat rzeczywiście jest głównie odniesienie do tej dyrektywy Single Use Plastics, natomiast warto sobie to poczytać, bo ten raport, jak i też raporty Fundacji Ellena MacArthur, one bardzo często pokazują, gdzie możemy pójść dalej, w tym sensie, jakie są dobre przykłady, takie dobre case'y tego, co rzeczywiście możemy robić, żeby ta cyrkularność rzeczywiście w naszym życiu się pojawiła. I to są takie fajne przykłady, czy
akurat pominęłam ten slajd, ale myślę, że tutaj mogę o tym powiedzieć. Czy takie rozwiązania, jak na przykład polska firma TakeCap, którą bardzo cenię za jakby koncepcję i to, że stara się wdrożyć te swoje produkty na rynku, czyli takich kubków właśnie z kaucją, gdzie jeżeli rzeczywiście gdzieś pójdziemy, chcemy kupić kawę, to po prostu bierzemy kubek, płacimy za niego tam 5 czy 8 złotych kaucji, a w innym miejscu go po prostu zwracamy w momencie, kiedy te kawy wypijemy. Jest szwajcarska firma Recirco, która produkuje naczynia i współpracuje z restauracjami i te naczynia wielokrotnego użytku. To jest właśnie też fajne rozwiązanie, trochę na zasadzie analogii do kubków, tylko do innego rodzaju żywności, gdzie rzeczywiście jeżeli bierzemy żywność na wynos, to potem po prostu to opakowanie możemy zwrócić. Więc tutaj bym powiedziała, że kolejną ważną rzeczą jest to, żeby z tej jednorazowości przejść na wielorazowość i myślę, że to jest jedno z lepszych rozwiązań. Myślę, że na koniec to jeszcze chciałam po prostu powiedzieć dwa słowa o czymś, co dla wielu jest trendem, a dla mnie jest stylem życia. Oczywiście cały czas w niedoskonałości w tym świecie zero waste, gdzieś tam sobie orbituje. Ale rzeczywiście jest, bo taka kobieta jest w zasadzie, ona się nazywa Bea Johnson, ona w ogóle wymyśliła, gdzieś napisała książkę na temat Zero Waste Home i zajęła się krzewieniem idei Zero Waste na świecie. Bea twierdzi, że jest w stanie rocznie zamknąć swoje odpady w takim słoiku. Myślę, że jakby część z nas teraz może siedzi haha, oczywiście. Nie, no jasne, że Bea też... Ubrania BEI też się zużywają, tak? To jakby nie jest tak, że chodzi w worku jutowym, ale bardziej chodzi o to, że rzeczywiście, żeby bardziej z uważnością podchodzić do tego, jak konsumujemy, jak funkcjonujemy i do właśnie tego, że jeżeli tutaj często jakby ktoś mnie pyta o zero waste, to pyta, no dobrze, ale od czego zacząć? Ja mówię, no pewnie warto by było zacząć od zajrzenia do własnego kosza z odpadami, a raczej do tych 5, które mamy i takie zrobienie sobie szybkiej tak zwanej morfologii, tak, swojego kosza, czyli przeanalizowanie po prostu tego, co tam jest i skupienie się na tym i potem spróbowanie właśnie takiego życia wedle zasady 5R, czyli właśnie tego, żeby odnawiać, żeby ograniczać, a przede wszystkim kupowanie, czyli kupować właśnie odpowiedzialnie. Zresztą o kupowaniu odpowiedzialnym, z tego co wiem, będzie mowa jeszcze. Żeby się skupiać na tym, aby używać ponownie. Ja jestem jedną z największych fanek chyba w Polsce używania ponownie, w tym sensie, że rzeczywiście bardzo często jak chcę sobie coś kupić, bo coś potrzebuję, a okazuje się, że w sumie to tak naprawdę niewiele potrzebuję, to korzystam z różnego rodzaju platform, które umożliwiają zakup właśnie z takiej drugiej ręki, w tym sensie i nowe, i używane, jakieś rzeczy, które po prostu nie są komuś potrzebne, a mnie na przykład okazuje się, że nawet telefon z rozbitym aparatem do robienia selfie, bo sobie selfie nie robię, może się znakomicie przydać i rzeczywiście na przykład mogę go kupić od kogoś, kto już tego nie potrzebuje, że ważna jest oczywiście w tych 5R właściwa segregacja i warto też skupić się na tym, na kompostowaniu, nawet takim domowym, mając taki mały kompostownik, który zaraz zresztą pokażę. Tutaj jest takie proste zdjęcie, które właśnie pokazuje, że i naprawdę na początku jest najłatwiej, w tym sensie, że wszystko, co jednorazowe, zamieniamy na wielo i okazuje się, że mamy butelkę stalową, jeżeli jesteśmy uzależnieni od słomek, to również możemy mieć je w wersji takiej stalowej, kubek szklany, siatka na zakupy i to naprawdę może nam wystarczyć. Tutaj akurat jest przykład kompostownika, ja zresztą mam bardzo, bardzo podobny do tego kompostownika, który jest na dole, w którym sobie trzymam moje kalifornijskie dżdżownice i które mają się tam dobrze. Dwa słowa o tym, że rzeczywiście to, jak konsumujemy, warto na to zwracać uwagę chociażby w tym świecie, w którym większość rzeczy chyba teraz kupujemy w online, tak?
I naprawdę nie musi nas kosztować dużo czasu to, żeby napisać do kogoś, od kogo kupujemy, że fajnie, gdyby zapakował nam te nasze zakupy do używanego pudełka kartonowego, a nie owijał tego masą folii bąbelkowej czy plastiku. Zmienia się też to dostępność towarów bez opakowań. To jest akurat sklep Luzem, który uwielbiam, jest to sklep w Krakowie. Niestety w Polsce jest mało jeszcze sklepów Zero Waste, ale myślę sobie, że akurat taki przykład Luzem pokazuje, że można z tego mieć biznes, można na tym zarabiać. Na początku jest super trudno, bo jakby od początku gdzieś tam rozmawiałam z tą rzeczą, która prowadzi ten sklep i wiem, że na początku nie było trudno, zwłaszcza zaczynali w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, ale ma to szansę, że tak powiem, powodzenia. Jest też sporo literatury. Dzisiaj nauka o klimacie to w zasadzie, nie wiem, czy w ogóle powinnam tutaj wrzucać te informacje, bo to rzeczywiście każdy powinien znać tę stronę chociażby internetową, tak, żeby tam móc sobie zgłębiać wiedzę, ale też o zero waste, o plastiku, jak zerwać z plastikiem, jest całkiem sporo książek, więc też zachęcam do lektury. I myślę, że zmieściłam się chyba w czasie. Idealnie w czasie, tak. Bardzo gorąco dziękujemy za bardzo interesującą prezentację. I mam takie krótkie pytanie, bo usłyszałem, że sztućce drewniane wcale nie są dobrym zamiennikiem i alternatywą dla jednorazowych plastikowych. Można to tak w dwóch zdaniach wyjaśnić, dlaczego? Bo podejrzewam, że chodzi o wycinanie lasu po prostu. Bo drewno, tak, oczywiście, bo to jest tak, że znowu mamy te sytuacje, w której zamieniamy coś jednorazowego na jednorazowe, w tym sensie, że czy to są sztućce, które kiedyś były z tworzyw sztucznych, teraz są z drewna, czy to są na przykład opakowania na żywność, na wynos, tak? I coś w rodzaju, najczęściej jest to taka ładna etykieta, że to jest super biodegradowalne i tak dalej. Natomiast jak ja patrzę, jak moi znajomi coś takiego zamawiają, to widzę, że to pudełko to jest takie papierowe, ale ono jest czymś wyściełane, bo przecież to nie może przemakać. Na to jest rodzaj plastikowej przykrywki, więc myślę sobie, okej, może to jest jakiś bioplastik, tylko znowu tutaj sama Unia Europejska trochę zagoniła się w kąt i też sama musi coś z tym zrobić, bo jako alternatywy do plastiku rzeczywiście pewnie bym powiedziała, okej, bioplastik super, natomiast jest tak, że my musimy wiedzieć dokładnie, jaki rodzaj to jest materiału, on powinien być dokładnie osobno wysegregowany i też pytanie, czy coś, co jest biodegradowalne, to jest wystarczające, bo tak naprawdę opakowanie powinno być biodegradowalne, kompostowalne, a to nadal potem idąc już tak kończąc ten wątek, pytanie, czy to się da kompostować w naszym kompostowniku domowym, czy w kompostowni przemysłowej, bo to jest gigantyczna różnica. Więc tutaj powiedziałabym, że potknąć się można na każdym etapie, natomiast najprościej jest mi powiedzieć, ja noszę ze sobą metalowe sztućce, ja noszę ze sobą opakowania, ja mam też w domu plastikowe opakowania, ale to nie o to chodzi, żeby tego się pozbyć i jakby dołożyć swoją cegiełkę do ilości generowanych odpadów, ale żeby korzystać z tego, co mamy jak najdłużej, patrząc sobie, sprawdzając co najwyżej z jakiego rodzaju tworzywa sztucznego to opakowanie jest wykonane. Więc powiedziałabym, że jesteśmy na jakimś etapie przejściowym, tak? Jakby doszliśmy do wniosku, politycy doszli do wniosku, że coś trzeba zrobić, że właśnie możemy wyeliminować pewne produkty, ale musimy pamiętać o tym, że jakby jakoś uszy musimy czyścić, czymś musimy jeść, tak? I wiadomo, no nie przymusimy wszystkich od razu do tego, żeby nosili ze sobą metalowe łyżki czy kubki termiczne, natomiast trzeba też jakby więcej uwagi temu tematowi poświęcić, żeby naprawdę zastanowić się, że jeżeli będziemy na przykład produkować jakieś bioplastiki, to żeby one były odpowiednio oznaczone i to też jest super ważne, bo nawet sieci różnego rodzaju handlowe zaczynają to wprowadzać, tak? Czyli i taka akcja edukacyjna w zasadzie, gdzie to mamy wyrzucić. No tylko problem zaczyna się w momencie, kiedy rzeczywiście my nie mamy osobnego na przykład kosza na bioplastik, a
często bywa tak, że jeżeli taki bioplastik wrzucimy do zwykłego plastiku i potem to trafi do recyklingu i ktoś tego nie wyłapie, to cała ta część tego tradycyjnego tworzywa sztucznego po prostu będzie zanieczyszczona i do niczego się nie będzie nadawała. Więc jakby tutaj no, jest jeszcze wiele kwestii do rozwiązania. Bardzo dziękuję. I widzę, że zgłasza się pani profesor Hajderek, więc oddaję głos teraz. Tak, zgłaszam się, ponieważ słuchając pani, cały czas miałam gdzieś w tyłu głowy, że to wszystko bardzo fajnie, tylko co zrobić z tak naprawdę naszymi kulturowymi przyzwyczajeniami jeszcze cały czas umacnianymi, bo tak naprawdę żyjemy w pewnym dyktacie mody. No i teraz z jednej strony jest to, o czym pani wspomniała, czyli producenci, którzy robią rzeczy tak naprawdę jednorazowe, ale z drugiej strony mam cały czas taką presję gdzieś kulturową na to, by na przykład zmieniać często naszą garderobę, czy zmieniać sprzęt elektroniczny. W zasadzie, prawda, my cały czas jesteśmy w takim jakimś konsumpcyjnym biegu. Czy tutaj mają Państwo jakieś propozycje, jakieś techniki, jak zadziałać na opornych konsumentów, bo wydaje mi się, że każdy chyba z nas momentami ulega temu problemowi. Ja myślę sobie, że akurat wczoraj przysłuchiwałam się ciekawej rozmowie, wczoraj chyba na OpenAIS-ie i tam była reprezentantka pokolenia Z, i ona mówiła, że właśnie spora część tego pokolenia już myśli inaczej i konsumuje inaczej. Ja myślę sobie, że nasze pokolenie, czy też to trochę starsze pokolenie, może jeszcze odczuwać jakieś takie niedobory, które musi sobie tutaj konsumując wypełnić. Natomiast ja myślę sobie, że przede wszystkim powtórzę to, co mówiłam wcześniej, ale naprawdę to jak mantrę mogę powtarzać, że naprawdę kluczową rolę spełniają dobre przepisy prawne i to, że po prostu w pewnym momencie pewnych rzeczy nie będzie można robić, nie będzie można wprowadzać klientów w błąd stosując greenwashing, bo to jest osobne zagadnienie, ale jakbyśmy sobie popatrzyli na to zagadnienie właśnie greenwashingu, to jest tak gigantyczna skala, że ja nawet nie próbuję tego w jakichkolwiek ramach zamykać. To jak ostatnio nawet był taki raport, wiem, że trochę odchodzę od tego pytania, ale zaraz do niego wrócę, ostatnio był taki raport, który pokazywał, jaką wielką ściemą jest na przykład mówienie o tym, że ubrania z recyklingu są dobre dla środowiska, tak? I jak zaczniemy się znowu zagłębiać, to się okaże, że to, że ktoś wyprodukuje materiał z plastikowych butelek, tylko czy tam podda recyklingowi poliester, to po pierwsze jest strasznie trudne, po drugie jest energo, czaso i pieniądzochłonne, a po trzecie znowu nie będziemy mieli tego, jak dalej przetworzyć, więc myślę sobie, że po prostu musimy rugować z rynku rzeczy, które nie nadają się do dalszego przetwarzania albo nie spełniają właśnie norm, które sobie tworzymy. Wierzę bardzo w siłę edukacji, widzę, jak ludzie się zmieniają, widzę, jak oczywiście każdy żyje w swojej bańce i będą na pewno tacy ludzie, którzy, tak jak patrzą sobie nawet na politykę, no jakby ci, którzy są przeciwko nam, którzy mają totalnie odmienne poglądy polityczne, no to my w ogóle tam się raczej nie uda ich przekonać, ale myślę sobie, że cały czas jest spora rzesza osób, które nie do końca wiedzą, a chciałyby wiedzieć i próbują, ale nie wiedzą jak. I myślę, że tutaj jest największe pole do działania, czyli właśnie to, żeby też na poziomie krajowym, żeby na poziomie samorządowym po prostu próbować i robić tę edukację, tylko dobrze ją robić. I ja bym powiedziała, że najlepiej z organizacjami pozarządowymi, które po prostu mają kontakt z tymi ludźmi i wiedzą, jak z nimi rozmawiać i co dla nich i jak robić. I ja w tym widzę nadal no, wielki potencjał. Może szybkie pytanie pan Michał Skóra, co tak, który się zgłasza i potem jeszcze odczytam jedno pytanie z Facebooka. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy mnie widać. Słychać jeszcze pana. Nie. Słychać pana, tak. Mnie. Postaram się włączyć kamerę, ale nie wiem, czy to będzie możliwe. Dobrze, jak nie słychać, to może wystarczy. Takie drobne uwagi, mianowicie z punktu widzenia życia w Anglii, bo przybywam teraz i chciałbym Państwu powiedzieć, że ilość plastiku, która jest w Polsce w porównaniu z ilością plastiku, jaka jest używana na przykład do pakowania żywności, jest ogromnie większa.
Tutaj już nawet nie wspominając o tym, że można kupić jajka ubrane, zapakowane właśnie w plastik, ale też cała masa różnych owoców jest. Każdy owoc jest osobno, na przykład pakowany w plastik. Znaczy, atutem jest to, czy takim plusem jest to, że dużo, czy właściwie wszystkie opakowania poza tymi produktami sprowadzanymi z zagranicy posiada oznakowanie, gdzie należy ten plastik rzucić, czy do opakowań, czy do odpadów, powiedzmy, do przetworzenia, czy nie do przetworzenia, co uzmysławia człowiekowi, jaka część plastiku nie nadaje się do pewnego przetworzenia. I my możemy mieć takie domniemanie, że jeżeli segregujemy śmieci w Polsce i wrzucamy te nasze opakowania plastikowe do pojemnika z plastikiem, to w rzeczywistości ta ilość tego plastiku z tego pojemnika po wybraniu tylko będzie no, małą częścią, która będzie mogła być dalej użyta. I tutaj też poza żywnością to prosiłbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, na przykład będąc w IKEA, jaka część produktów pochodzi, znaczy no jest z tworzyw sztucznych, wykładziny, kołdry, poduszki, to jest też plastik, tak, który nie można, nie wiem, no, nałożyć jakiejś kaucji, prawda, na producentów. A mogę też do tego dodać? Tak, proszę bardzo. Ja chciałam tylko dodać, że ja, dla mnie ważny jest ten trend produkt jako usługa. W tym sensie, że my możemy rzeczy wypożyczać, a niekoniecznie musimy je kupować. Oczywiście jest tak, że no, jeżeli potrzebujemy łóżko, to raczej pójdziemy do IKEA, żeby je kupić, która notabene też robi, zaczyna coś robić w tym temacie, że na przykład naprawia meble i potem je sprzedaje, a to jakby skala jest niewielka. Natomiast myślę sobie, że jeżeli chodzi o ten plastik, to jeszcze tutaj ważne byłoby też to, żeby zwrócić uwagę na to, że on nie musi być kupowany, że na przykład może być właśnie wypożyczany. Mm-hmm. I też jest kłopot z odzieżą, prawda? Przez pranie cała masa mikroplastiku ucieka nam, która nie jest, znaczy nie jesteśmy w stanie wychwycić w oczyszczaniach ścieków nawet tych drobinek plastiku, która później spływa do morza. I a propos sieci rybackich, tych, które tam, znaczy, które są śmieciami, prawda, w oceanach, to duża część raczej jest narzędziami utraconymi niż specjalnie wrzucanymi do wody. Z tego to względu, też prawda. Po prostu narzędzia połowowe są, no one to są kosztowne narzędzia, szczególnie te, które są tracone w trakcie, nie wiem, trałowania, gdzie statek zahacza o jakiś wrak. Tego typu narzędzia są naprawdę drogie i no, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś bez potrzeby tak pozbywał się tego typu sprzętu. I taka smutna rzecz też, z której miasta jest budowana wielka spalarnia w Gdańsku. Niestety nie było sposobności na wstrzymanie tego i Polski Klub Ekologiczny nie był w stanie tego zahamować, a niestety opłacalność tej inwestycji będzie tylko wówczas, kiedy będzie dodatkowo będą spalane śmieci z innych części Polski, czy nawet będą sprowadzone z zagranicy, bo no, infrastruktura znacznie się wasza potrzeby regionu. Tak, case szwedzki, czyli Szwedzi po prostu kupują odpady. Tak, kłaniam się, do widzenia. Dziękujemy bardzo za tą uwagę. Ja jeszcze, ponieważ mamy minutę czasu, a wiem, że jeden z trójki gości, który jest na debatę zapowiedzianą za kilka minut, ma chwilę opóźnienia, więc wykorzystamy te jeszcze 2-3 minuty czasu. Ja odczytam pytanie do pani Joanny. Jakie są szanse na wprowadzenie bioplastiku na skalę masową? Produkcją mogliby zajmować się producenci na przykład pasz. Nie mam takich danych, które bym mogła teraz przedstawić i powiedzieć, jakie są szanse. Myślę sobie, że no tak, bioplastik, też już szereg argumentów użyłam dotyczących tego, jak widzę wprowadzenie bioplastiku i ile musielibyśmy jeszcze zrobić, żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi. Natomiast znowu powiem tak, rolnicy tak mogą zająć się, nie wiem, hodowlą na przykład skrobi kukurydzianej, z której potem będziemy robić te opakowania. Tylko znowu to jest tak, że do tego nam potrzebna jest jakaś ziemia, do uprawy tego nam potrzebna jest jakaś woda i różnego rodzaju inne substancje.
I znowu musimy sobie zadać pytanie, czy nie jest tak, że my tak jak w przypadku na przykład, nie wiem, czy mogę zastosować tę analogię, to może mieć mnie Państwo poprawić, ale to jest tak, że trochę jak z jedzeniem mięsa, tak, że są te krowy, które muszą spożywać jakieś ziarno, a tak naprawdę moglibyśmy nie jedząc mięsa po prostu sprawić, że bezpośrednio to my to ziarno będziemy spożywać. Więc tutaj bym powiedziała, że ja widzę też trochę niebezpieczeństw, jeżeli chodzi o wprowadzenie bioplastiku jako na przykład takiego materiału, z którego będziemy produkować opakowania. Ale temat jest dla mnie, przynajmniej jest on, według mnie on jest dosyć świeży, więc jakby, jak mówię, no ciężko mi określić, bo w sumie to jest dobre pytanie, żebym sama zobaczyła, czy są jakieś dane, które pokazują możliwości rozwoju tego w Europie czy na świecie. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Joannie za tak ciekawą prezentację, która też ma taki dosyć przygnębiający wymiar, jeżeli wziąć pod uwagę te wszystkie liczby, procenty, skalę występowania mikro- i makroplastiku, ale cały czas mamy nadzieję, że ilość edukacyjnych działań wpłynie na potencjalnych i aktualnych konsumentów, konsumentki i ten plastik będzie coraz bardziej ograniczany w codziennym użyciu. Nawet jeżeli wziąć pod uwagę te filmy, które są dostępne na YouTubie i o których należy mówić i warto je obejrzeć, a które również są przygnębiającymi treściami, ale cennymi. Dziękuję bardzo serdecznie. Ale mogą poruszyć jedno serce, że tak powiem. Dziękuję serdecznie.